Moi drodzy, dotychczas w miarę szczęśliwy przebieg rozprzestrzeniania się COVID-19 na naszym południowym Podlasiu skończył się wraz z pierwszym zgonem. Dziś mamy już niestety dwa. To osoby starsze z chorobami współistniejącymi. Służby sanitarne ostrzegają, że w Białej Podlaskiej mamy już 29 przypadków zachorowań, a w powiecie 62. Kwarantannie poddanych jest już 1700 osób. Nie słuchajmy tych, którzy nieodpowiedzialnie ogłaszają wygaszanie epidemii, gdy w naszym mieście i powiecie właśnie teraz mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zachorowań. Jest naszym wspólnym obowiązkiem zadbanie o bezpieczeństwo wartości bezcennych, zdrowia i życia zwłaszcza tych z nas, którzy ze względu na zaawansowany wiek lub choroby są szczególnie narażeni na ryzyko. To z tego względu od wczoraj w miejskich autobusach przywróciliśmy strefę wolną wokół kierowcy i wstrzymaliśmy sprzedaż biletów przez kierowców. Pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności, dystansie, maseczkach w miejscach publicznych jak sklepy, urzędy i lokale. Podczas głosowania w lokalach wyborczych pamiętajmy o pierwszeństwie osób powyżej 60 roku życia, osób z niepełnosprawnością i kobiet w ciąży. To najbardziej narażone osoby. Zachowajmy dystans, oczekując w kolejkach. Pamiętajmy, że mimo iż dla większości z nas spotkanie z wirusem będzie miało przebieg bezobjawowy, to dla osób z grup wysokiego ryzyka może skończyć się tragicznie. To wobec nich mamy szczególny obowiązek odpowiedzialnego zachowania.